Namaste, Jai Shri Radhe. Dzisiaj trzy tematy. Shri Krishna zabija demona Rishtę w postaci byka, jakie jest znaczenie tej opowieści i na koniec definicja czystej bhakti. To jest podcast Bhakti Kwadrans. Na początek dziękuję wszystkim za pozytywny feedback i odbiór moich poprzednich odcinków podcastu. Mam nadzieję, że będziemy się dobrze bawić i mile spędzać ten czas w następnych częściach. Jeśli na początek troszeczkę reklamy, jeśli autoreklamy, autopromocji, jeśli oglądasz, słuchasz ten odcinek na YouTubie, to zapraszam do subskrybowania. Trzeba kliknąć subskrybuj i później dzwoneczek, aby dostawać wszystkie wiadomości i powiadomienia o nowych filmach. A jeśli słuchasz w jakimś innym miejscu, to zapraszam do subskrybowania również na wszystkich platformach do słuchania podcastów typu Spotify, Podcast, Google Podcast i tak dalej. A teraz przechodzimy do treści dzisiejszego podcastu. Czyli rozrywka pierwsza. Shri Krishna zabija demonę Arisztę w postaci byka. Radha Kunda i Syama Kunda oraz wzgórze Govardhana to transcendentne, wiecznie przejawione miejsca rozrywek boskiej pary Rady Kryszny, które istnieją zarówno tutaj na ziemi, jak i w obrębie Goloki Wryndawany, wewnątrz nieba duchowego. Gdy jednak Rada Kryszna pojawili się na ziemi, pewnego wieczoru zaprezentowali figlarną rozrywkę przejawienia najcenniejszych dla siebie miejsc rozrywek, a więc Rada Kundy i Syama Kundy. Jako wstęp do tej wspaniałej historii opiszemy śmierć niegodziwego demona w postaci byka. Podczas miesiąca Kartik Shri Krishna zapragnął wykonać taniec rasa w pobliżu wzgórza Govardhan na terenie, który później stał się znany jako Radha Kunda. Jednak nikczemny król Kamsa z Mathury miał inny plan. Chciał zabić Krishnę i wszystkich wielbicieli, a potem rządzić ziemią. Dążąc do urzeczywistnienia tych niecnych zamierzeń, wezwał swojego demonicznego przyjaciela o imieniu Arishta, potężnego jogina tantrycznego. Arishta potrafił zamieniać się w dowolną postać. Przybiegły Kamsa, o umyśle nasyconym złem, nakazał mu przyjąć formę byka i pod taką postacią zabić Krysznę. Jako demon, byk, Arishta pozostawał ukryty i mógł łatwo znaleźć się we Wryndawanie. Niedługo później ten duży potwór o imieniu Arishta wpadł z furią do Wryndawany. Biegał wszędzie zygzakowato i niszczył ziemię kopytami. Grunt trząsł się pod ciężarem jego ciała. Nawet góry wpadały w wibracje. Kiedy stada krów dostrzegły strasznego demona, poczuły przerażenie i zaczęły uciekać w popłochu we wszystkich kierunkach. Samo patrzenie na tą ohydną postać wzbudzało najwyższy strach. Arishta był czarny jak węgiel i wyglądał jak uosobiona śmierć. Miał masywną głowę, pełną nacięć i obtłuczeń, co wynikało z faktu, że mocno uderzał się o wielkie drzewa. Oczy Arishty miały czerwony kolor i emanowały wściekłością. Płonęło niczym słońce. Demon ruszał wargami, jakby coś żuł i ciągle się oblizywał. Swoją ostrością rogi Arishty przypominały miecze. Ogon demona był wyprostowany i falował dumnie w niebiosach, podrzucając chmurami na różne strony. Ten niewiarygodny demon w postaci byka cechował się olbrzymim garbem, który był tak twardy, że mógł przewracać wysokie budynki, po prostu je popychając. Arishta miał potężne ramiona z napęczniałymi mięśniami. Jego gruba szyja przypominała nogę słonia, a duże podgardle nisko mu zwisało. Ten demon cechował się ponadto szerokim tułowiem. Z tyłu był wysmarowany odchodami i uryną. Arishta miał twarde, silne kolana i kopyta ostre jak noże. Pod wpływem ciężkich kroków demona powstawały duże dziury, z których wypływała woda niczym łzy Matki Ziemi. Arishta zabijał pustelników i ascetów, byki i krowy. Jego przerażliwy ryk okazywał się tak przeszywający, że wiele kobiet oraz krów poroniło.
Ten okropny demon spowodował zamęt na pastwiskach w Radży. Ogarnięci strachem i paniką w Radżawasi pobiegli do pana Gowindy w poszukiwaniu schronienia. Z płaczem krzyczeli: Kryszno, Kryszno, proszę, uratuj nas! Kryszna odpowiedział na ich błagania, zapełnił przybyłych niskim głosem. O, moi przyjaciele, nie obawiajcie się, ja was uratuję. Gdy przerażający potwór, demon w postaci byka, stanął naprzeciw Kryszny, pan był całkowicie nieporuszony. Następnie rzucając wyzwanie demonowi, nieomylny Sri Kryszna uderzył się w ramiona niczym zapaśnik i głośno rzekł: O głupcze, o niegodziwy, dlaczego straszysz pasterzy i ich zwierzęta? Jestem tutaj po to, aby ukarać takich nieczystych, plugawych łajdaków jak ty. Kryszna się uśmiechnął i położył nonszalancko swoją niezwyciężoną, pełną olbrzymiej mocy dłoni na ramieniu przyjaciela, jednego z pastuszków. Sprowokowany tym gestem, Arishta zaczął uderzać kopytem w ziemię i ustawił niżej głowę, tak aby jego ostre jak brzytwa rogi celowały prosto w brzuch Kryszny. Demon ruszył z pełną prędkością na pana. Był niczym piorun rzucony przez Indrę. Ze wszystkich sił uderzył w Krysznę, gdyż chciał go zabić. Ale pan chwycił Arishtasurę za nogi, za rogi i cisnął nim 100 kroków do tyłu. Demon szybko wstał. Oddychał ciężko i pocił się po całym ciele i ponownie zaatakował Krysznę w bezmyślnej furii. Zaciekła bitwa między Arishtą a Kryszną, którego boska postać lśniła jak czarna kandżala, wyglądała niczym walka dwóch potężnych czarnych byków, czy też starcie dwóch masywnych chmur monsunowych. W końcu demon był całkowicie wyczerpany. Piana i ślina ciekły mu z ohydnego pyska. Rozwścieczony Arishta znów zaatakował Krysznę. Tym razem pan chwycił bardzo mocno demona za rogi i zdecydowanym ruchem wsadził między nie jedną ze swoich lotosowych stóp. Następnie Ajitash i Kryszna wykręcił przeciwnikowi szyję. Tak silnie, jak wyrzyma się mokrą tkaninę. Pan wyrwał lewy róg Arishcie i zaczął go bić. Demon wymiotował krwią. Wydalił dużo stolca i uryny. Kopał się po nogach. Przewracał oczami i udał się do siedziby śmierci. Istoty niebiańskie uhonorowały Krysznę z poziomu nieba deszczem kwiatów. Radżawasi byli ogromnie uradowani zwycięstwem Kryszny. Zgromadzili się wokół swego bohatera i wiwatowali. Wspaniale, wspaniale, jai ho, jai ho, Shri Krishna ki, jai ho. A potem, gdy księżyc świecił jasno na bezchmurnym niebie, Kryszna skupił swój umysł na tańcu rasa. Tak oto kończy się ta historia i rozrywka o tym, jak Shri Krishna zabija demona Arishtę w postaci byka. Można by zastanowić się, jakie jest znaczenie tej opowieści, jaki jest jej sens, jaki jest jej przekaz. Otóż Arishtasura, czyli demon byk, reprezentuje dumę wynikającą z oddawania się fałszywym religiom wymyślonym przez oszustów, która powoduje zaniedbanie służby oddania czy praktyki bhakti. Czym jest bhakti? Bhakti, czyli shuddha bhakti, czyste bhakti. I zaniedbanie lub lekceważenie właśnie czystej bhakti reprezentuje Arishta. Arishta reprezentuje dumę fałszywego wyznawcy, którego praktyki zostały wymyślone przez oszustów, którzy z powodu zanieczyszczonego stanu okazują brak szacunku dla procesu czystej służby oddania dla Kryszny. Według Garga Samhity Arishtasura w przeszłym życiu był braminem o imieniu Varatantu, który był uczniem Brihaspatiego. Pewnego dnia usiadł on przodem do swojego guru ze stopami wyciągniętymi w jego kierunku i na tą sytuację Brihaspati powiedział mu: Siedzisz tak, jak siedzi byk, głupcze, stań się więc bykiem. Przyjął wtedy narodziny jako byk we wschodnim Bengalu i wskutek towarzystwa demonicznych byków też stał się demonem. Zatem, jeżeli Arishtasura reprezentuje lekceważenie zasad czystej bhakti, zastanówmy się, czym jest czysta bhakti, jaka jest definicja czystej bhakti. W Bhakti Rasamrita Sindhu Rupy Goswamiego znajdujemy następujący werset, który opisuje i definiuje, czym jest czysta bhakti. Anya pilashtasu nyam jana karmadya navritam anukuljena krishnanu shilanam bhaktir uttama. Tak brzmi werset sanskrycki, który po polsku oznacza:
Transcendentalną służbę miłości dla najwyższego Pana Kryszny należy pełnić z przychylnością i bez pragnienia materialnego zysku lub korzyści poprzez czynności karmiczne lub spekulacje filozoficzne. Nazywa się to czystą służbą oddania. Przeanalizujmy ten werset. Uttama Bhakti jest czynnością mającą na celu zadowolenie Kryszny, wykonywaną jako główny cel działania, aby osiągnąć efekt bez ukrytych motywów. Bhakti Rasa jest przedmiotem Bhakti Rasamrita Sindhu, czyli wspomnianej, cytowanej tutaj książki. Ale zanim odpiszemy rozkoszny smak Bhakti, musimy najpierw zrozumieć, czym jest samo Bhakti. Dlatego Rupa Goswami definiuje Bhakti w pierwszym rozdziale swojej książki, zaczynając od tej właśnie podstawowej śloki, czyli wersetu. Uttama Bhakti oznacza najwyższy. Może to wskazywać na bycie ponad wszelkimi materialnymi cechami, a tym samym na bycie nieskażonym lub czystym. Można przeanalizować słowo uttama, które oznacza uttara tamasa, czyli wyższy niż ciemność. W związku z tym wyrażenie uttama bhakti można przetłumaczyć jako czyste oddanie. Kolejne słowo występujące w tym wersecie to Krishna Anushilanam. To zdanie wskazuje, że uttama bhakti składa się z wysiłku, shilanam, który zadowala Krysznę. Po pierwsze, powinniśmy zrozumieć czasownik starać się. Wszystko, co robimy, jest wynikiem tego, jak czujemy się w środku, ponieważ działanie i emocje są ze sobą nierozerwalnie związane. Dlatego w sanskrycie, a pośrednio we wszystkich językach, czasowniki implikują zarówno działanie, jak i emocje. Co więcej, czasownik implikuje dwa rodzaje czynności. Czynność wywołującą emocje oraz czynność wyrażającą emocje. Emocja istnieje w kontekście dwóch rzeczy. Podstawowej relacji z przedmiotem działania i skutków ubocznych działania emocjonalnego. Na przykład czasownik śmiać się. Najczęściej oznacza śmiech i uczucie szczęścia. Co więcej, można by się śmiać, przywołując szczęście, lub je wyrażając. Przywołane szczęście lub wyrażone śmiechem stan szczęścia istnieje w kontekście związku, najczęściej przyjacielskiego, a wśród skutków ubocznych często zmęczenia, lekceważenia innych. Zatem podsumowując, śmiać się oznacza akcję, która równa się śmiechowi. Więc śmiech jest tym, który przywołuje szczęście i tym, który wyraża szczęście. Emocja to szczęście w kontekście przyjaznego związku. Emocjonalne skutki uboczne, takie jak zmęczenie lub lekceważenie innych. W tej śloce czasownikiem jest Krishna Anushilanam, co oznacza wysiłek, który zadowala Krishnę. Ten czasownik oznacza zarówno działanie dla Krishny, jak i uczucie do Niego. Ponadto działanie na rzecz Krishny może mieć na celu wywołanie do Niego uczucia lub wyrażenie go. Uczucie do Kryszny istnieje w kontekście określonego rodzaju związku z Kryszną i pośród skutków ubocznych. Podsumowując, Kryszna Anushilanam jest to wysiłek, który podoba się Krysznie. Działaniem tutaj jest aktywność dla Kryszny, zarówno aby przywołać do niego uczucia, jak i okazywać mu uczucie. Emocja, która się pojawia, to przywiązanie do Kryszny w kontekście posiadania osobistego związku z Kryszną i emocjonalnych skutków ubocznych związanym z działaniem w tej relacji. W miarę rozwoju swojej książki Rupa Goswami wyjaśnia nazwy i definicje wszystkich tych kategorii Krishna Anushilanam. Krótko mówiąc, Uttama Bhakti obejmuje wszystkie te przedsięwzięcia. Czeszta Rupa, czyli działalność dla Kryszny, to jest także ta, która wywołuje uczucia do Niego, czyli sadhana bhakti, i również ta, która wyraża uczucia posiadane już do Niego, czyli anubhava. Bhava rupa to oznacza przywiązanie do Kryszny w kontekście osobistego związku z Kryszną, dopiero rozpoczętego, czyli bhava bhakti, i w pełni rozwiniętego, czyli prema bhakti. Emocjonalne skutki uboczne związane z działaniem w tej relacji, czyli vyabhi chari bhava. Aktywność dla zadowolenia Kryszny obejmuje ciało, umysł i głos, słowa. Takie czynności mogą mieć na celu zadowolenie Kryszny
lub unikanie sprawiania mu przykrości. Na przykład, dążąc do zadowolenia Kryszny, można użyć własnego ciała do oczyszczenia rezydencji Kryszny. Aby uniknąć sprawienia mu przykrości, można uniknąć zadawania innym obrażeń lub bólu. Można użyć własnego umysłu, aby medytować o Krysznie lub pamiętać o nim. Albo można unikać używania własnego umysłu do snucia nadmuchanych obrazów własnego ego. Można użyć własnego głosu, aby śpiewać dla Kryszny, lub można unikać używania go do obrażania wielbicieli Kryszny. I Uttama Bhakti właśnie zawiera te wszystkie działania. Następne słowo, które występuje w tym wersecie, jest Kryszna. Kryszna jest przedmiotem akcji i emocji w Uttama Bhakti. Jednakże, ponieważ Kryszna jest istotą najwyższą, obejmuje on wszystko i wszystkich. Dlatego każdy i wszystko może być pomocniczym obiektem działania i emocji w Uttama Bhakti. Kryszna obejmuje samego Krysznę, jak również jego ekspansję, inne formy Boga, wszystkie żyjące istoty oraz energie, które składają się na świat duchowy i materialny. Kiedy jedna z tych trzech ekspansji Kryszny jest bezpośrednim obiektem działania i emocji, a Kryszna pozostaje obiektem ostatecznym, to wciąż pozostajemy w zasięgu Uttama Bhakti. Kolejne słowo to Anukuliena. Jak dotąd Rupa Goswami zdefiniował Bhakti jako wysiłek, który zadowala Krysznę. Definicja ta jednak wciąż jest niekompletna, ponieważ obejmuje czynności, które przypadkowo lub niechętnie zadowalają Krysznę. Na przykład słynny zły wujek Kamsa czujnie próbował i wielokrotnie próbował zabić Krysznę, ale nieświadomie przynosił mu przyjemność z każdą próbą, dając mu możliwość ochrony swoich przyjaciół i rodziny oraz czerpania radości z moralnej walki. Ponieważ jego stosunek do Kryszny nie był uczuciowy i pozytywnie nastawiony, powinno być wyraźnie jasne, że jego czyny nie są czynami bhakti, nawet jeśli w końcu ostatecznie zadowalały Krysznę. Dlatego Rupa Goswami zawarł w swojej definicji bhakti słowo Anukuliena. Wskazuje to, że bhakti zawsze kieruje się przychylnym nastawieniem do Kryszny. Zatem bhakti nie jest po prostu przedsięwzięciem, które zadowala Krysznę. Jest to wysiłek mający na celu zadowolenie Kryszny. Zamiar zadowolenia Kryszny jest najważniejszy niż rzeczywisty rezultat. Na przykład matka Kryszny często musiała karcić lub karać Krysznę na różne sposoby, które najwyraźniej mu się nie podobały. Chociaż końcowy rezultat najwyraźniej nie podobał się Krysznie, jego działanie mieści się w zakresie bhakti, ponieważ jej intencją była miłość. Z drugiej strony, końcowy rezultat działań Kamsy był najwyraźniej przyjemny dla Kryszny, ale jego działanie nie leży w zakresie kompetencji bhakti, ponieważ jego intencja była pełna nienawiści. Tak więc intencja zadowolenia Kryszny jest nieodłączną esencją wysiłków w Uttama Bhakti. Oddanie i czyste oddanie. Jak dotąd Rupa Goswami zdefiniował bhakti, czyli oddanie, jako Anukuliena Krishnanu Shilana, wysiłek mający na celu zadowolenie Kryszny. Teraz udoskonala tą definicję, aby stać się definicją Tama Bhakti, czystego oddania, wykluczając z niego nieczystości w następujący sposób. Używając słowa Anyabhilashita Shunyam. To zdanie wskazuje, że Uttama Bhakti jest wolna od ukrytych motywów. Bhakti jest przedsięwzięciem mającym na celu zadowolenie Kryszny. Ale co się stanie, jeśli ktoś podejmie taki wysiłek z ukrytego motywu? A jeśli ktoś ofiaruje coś Krysznie z zamiarem sprawienia mu przyjemności, ale z motywem uzyskania nagrody od Kryszny w wyniku zadowolenia go? Czy to jest bhakti? Tak, to jest bhakti, ale nie jest to Uttama Bhakti. To rodzaj miłości i oddania, ale nie czystej miłości i oddania. W czystym oddaniu zadowalamy ukochaną osobę tylko po to, aby ją zadowolić, a nie po to, aby otrzymać coś w zamian. Słowo Anyabhilashita składa się z dwóch członów: Anya, co oznacza inny, i Abhilashin, ten, który posiada pragnienia, oraz przyrostka ta. Jest to połączone ze słowem Shunyam, które oznacza pustkę albo próżnię. Cała ta fraza wskazuje, że Uttama Bhakti należy do osób pozbawionych innych pragnień, pozbawionych ukrytych motywów. Jednak przyrostek ta, porównywany z angielskim sufiksem nes, dodaje poczucia hojności.
Tutaj wskazuje na to, że w Uttama Bhakti osoba musi mieć podstawową wolność od pragnień. Innymi słowy, jeśli naszą podstawową motywacją jest zadowolenie Kryszny, można być w zasięgu Uttama Bhakti, nawet jeśli zewnętrzne lub ukryte pragnienia, szczególnie w trudnych okolicznościach, czasami pojawiają się i opadają pod główną motywację, tą, aby zadowolić Krysznę. Kolejne to Dhyana Karmadi Anavritam. To zdanie wskazuje, że w Uttama Bhakti głównym dążeniem praktykującego jest zadowolenie Kryszny. Żadne inne przedsięwzięcia nie utrudniają jej, ani nie przesłaniają jej żadne inne przedsięwzięcia. Czym są te inne przedsięwzięcia? Rupa Goswami wspomina o kultywowaniu wiedzy, czyli dżiany, świeckich i religijnych wysiłków na rzecz dobrobytu osobistego, czyli karmy i podobnych innych zajęć, adi. Jaka wiedza może przeszkodzić lub przyćmić wysiłki, aby zadowolić Krysznę? Z pewnością brak wiedzy o tym, jak czysta dusza kocha Boga, Prayojana Gyana, o tym, jak podobać się Bogu, Abhideya Gyana, lub o relacji z Bogiem i Jego stworzeniem, czyli Sambandha Gyana. One nie przesłaniają bhakti, one ją odżywiają. Inne rodzaje wiedzy mogą przeszkadzać lub przyćmić bhakti. Nawet wiedza o duszy i wiedza, która powoduje oderwanie się od tymczasowego słowa, jeśli nie jest rozumiana w kategoriach ich wiecznego związku z Bogiem. Zatem co to znaczy zagrozić lub przyćmić bhakti? Jeśli ktoś myśli, że nie można zadowolić Kryszny bez uprzedniego spełnienia pewnych religijnych lub świeckich czynności lub bez wcześniejszego zdobycia obcej różnorodności wiedzy i tym podobne, wówczas te rzeczy zasłaniają lub przyćmiły jego bhakti, czyli anavritam. Osoba o takich opiniach będzie przywiązywać większą wagę do swoich przyziemnych, religijnych, świeckich lub edukacyjnych przedsięwzięć, a jego wysiłek, aby bezpośrednio zadowolić Krysznę, słuchając o nim, gloryfikując go, pamiętając o nim i tak dalej, zmniejszy się i osłabnie w cieniu innych dążeń. Wiedza i czynności, które nie starają się bezpośrednio zadowolić Krysznę, są do pewnego stopnia nieuniknionym odpowiednikiem przetrwania w tym ciągle zmieniającym się świecie. Należy podjąć wysiłki religijne, świeckie i edukacyjne, odpowiednie dla przetrwania i podstawowego dobrobytu. Takie postępowanie nie przyćmiewa ani nie utrudnia bhakti, o ile nie uważa się, że takie dążenia są bardziej znaczące niż dążenie do zadowolenia Kryszny. Jaki mamy z tego wniosek? Że oddanie lub bhakti jest to przedsięwzięcie mające na celu zadowolenie Kryszny. Kiedy to przedsięwzięcie jest wolne od nieczystości, ukrytych motywów i nie jest przyćmione przez inne dążania, nazywane jest Uttama Bhakti lub czystym oddaniem. W pozostałej części Bhakti Rasamrita Sindhu Rupa Goswami opisuje właśnie bhakti, Uttama Bhakti i jej pełen ambrozji smak. I to by było na dzisiaj na tyle, a w następnym odcinku posłuchasz o tym, w jaki sposób pojawiła się Shyama Kunda. Dziękuję za słuchanie i do następnego razu. Hari Om Tat Sat i Jai Jai Shri Radhe. Radhe 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 Govinda 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 Radhe 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 Govinda Radhe 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 Shyam Sri Radhe 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 Govinda Radhe 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 Govinda Radhe 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 Shyam Sri Radhe 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 Govinda Radhe